Rozpoczęliśmy nowy rok. Oby ten 2023 przyniósł przede wszystkim pokój na Ukrainie. I choć przez ostatnie 12 miesięcy mówiliśmy głównie o bezpieczeństwie, a od marca to wojna jest tematem numer jeden, to były też momenty radości. A co przed nami? Czas pokaże. Andrzej Końko, witam i zapraszam na Studio Lwów. Dziś w programie wojenne kalendarium minionego roku. Polacy na Ukrainie i ich podsumowanie ostatnich 12 miesięcy. Nabór wniosków do programu Polonia i Polacy za granicą. Początek roku to zazwyczaj czas planowania i patrzenia w przyszłość, ale na Ukrainie trudno dziś myśleć o jutrze. Inwazja Rosji z 24 lutego wywróciła do góry nogami życie mieszkańców naszego kraju i całej Europy. Ta niechciana i niczym niesprowokowana wojna trwa do dziś. W pierwszych godzinach nowego roku w Kijowie i innych miastach na Ukrainie słychać było liczne eksplozje, a w całym kraju zawyły syreny przeciwlotnicze. Wojska rosyjskie zaatakowały również Cherson na południu Ukrainy. Zginęła jedna osoba. W wyniku ostrzałów uszkodzony został obwodowy szpital dziecięcy. W noworocznym orędziu prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że życzy sobie i wszystkim Ukraińcom na 2023 rok tylko jednego – zwycięstwa. My gotowi za to boryć. Jesteśmy gotowi walczyć o wolność, dlatego każdy z nas to jest. Ja to jestem, my wszyscy tu jesteśmy, ty tu jesteś, każdy z nas tu jest. Wszyscy jesteśmy Ukrainą. Ukraina. 24 dzień lutego 2022 roku stał się początkiem krwawej wojny na Ukrainie, wywołanej bestialskim wtargnięciem Rosji na ukraińską ziemię. W czwartek nad ranem rosyjskie rakiety i bomby zaczęły spadać na miasta. Z kilku kierunków do Ukrainy wkroczyły kolumny wojska. Kreml planował, że w 3 dni przejmie kontrolę nad Kijowem, ale nic z tego planu Putinowi nie wyszło. W kilka tygodni broniący swojej ziemi ukraińscy żołnierze obalili mit niezwyciężonej rosyjskiej armii. Wojna pokazała też nieludzkie oblicze rosyjskiego wojska. Zdjęcia z Mariupola, Buczy, Irpienia, Borodzianki, Hostomla, Izjumu to dowody okrucieństwa armii Putina i zbrodni popełnionych na cywilnych mieszkańcach napadniętego kraju. Ludzie, których spotkałam tutaj, opowiadają straszne historie. Zmuszono ich do pozostania w piwnicy przez prawie 7 miesięcy. Ledwo co przetrwali bez jedzenia, wody, prądu. Nie mieli połączenia ze światem. Codziennie byli torturowani przez rosyjskich żołnierzy okupujących to miasto. Od razu po rosyjskiej inwazji Polska otworzyła granice dla kobiet i dzieci uciekających przed wojną, a Polacy otworzyli swoje serca i domy dla mieszkańców Ukrainy. To fenomen, o którym mówi cały świat, to postawa, z której możemy być dumni. Wszyscy wspaniale zdaliśmy w 2022 roku egzamin z człowieczeństwa, solidarności i patriotyzmu. Polska cały czas wspiera Ukrainę militarnie. Stała się też koordynatorem dostaw broni dla walczących obrońców i pomocy humanitarnej dla cywilnych mieszkańców. Prezydent Polski Andrzej Duda 4-krotnie odwiedził nasz kraj. W maju wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy. Witaję Was. Duża Wam dziękuję. Kilkukrotnie też odwiedzali stolicę Ukrainy i spotykali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, polski premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński i wielu ministrów polskiego rządu. A Ukraina, wspierana przez cały cywilizowany świat, wierzy, że w końcu zwycięży. Miniony rok był dla Polaków żyjących na Ukrainie niezwykle trudny. Mimo ciągłych alarmów i ostrzałów rakietowych, ukrywaniu się w schronach, a obecnie braku ogrzewania i prądu, wielu miejscowych Polaków zdecydowało się zostać w domach, a swoim zaangażowaniem w walkę i pomoc przybliżają Ukrainę do zwycięstwa. Charków, miasto na północnym wschodzie Ukrainy, to jedno z pierwszych miejsc ostrzeliwanych przez Rosjan. Zniszczonych zostało wiele budynków mieszkalnych. W obwodzie walki trwały do jesieni. Dopiero w połowie września ukraińskie wojsko odbiło prawie całe terytorium Charkowszczyzny. Panie prezydent, my dziszły! Ale miasto jest niemal codziennie ostrzeliwane. Charków zmienił się nie do poznania, Ukraina się zmieniła i cały świat się zmienił. I nie wiadomo, czy wrócimy do tej normalności i w ogóle jak będzie wyglądała ta nasza nowa normalność. Non-stop ostrzeliwane jest również Odessa na południu Ukrainy. Wielu Polaków, którzy tam mieszkali, wyjechało, ale są też osoby, które zostały. Wojna pokazała, co jest najważniejsze, że najważniejszym jest ludzkie życie, ludzka godność,
niepodległość i zwycięstwo. Ten rok pokazał nam, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem. Ten rok pokazał nam, jak Polska dba o nas, o Polakach, które mieszkają w Ukrainie. Ten rok pokazał nam, jak Polska dba nie tylko o Polakach, a i Ukraińcach, o wszystkich uchodźcach, jak Polska wspiera Ukrainę. Odczuwamy to wsparcie. Mimo wojny i nieustających oszczałów, wszyscy mieszkańcy Ukrainy, również miejscowi Polacy, głęboko wierzą w zwycięstwo z rosyjskim agresorem. Wiemy na pewno, że Ukraina zwycięży. Rosja już przegrała, tylko nie może się w tym przyznać. Wierzymy w Ukrainę, wierzymy w zbrojne siły i wierzymy w siebie. Inaczej nie ma sensu. Wiemy, że zwyciężymy. Wiemy, że musimy pracować dla tego. Wiemy, że każdy dzień, każdy moment po prostu pomaga naszym siłom zbrojnym zwyciężyć. Miniony rok był trudny również dla nas, dziennikarzy Studia Lwów, Polaków żyjących w napadniętym kraju. Przez 3 miesiące w odcinkach specjalnych programu codziennie pokazywaliśmy relacje naszych rodaków z różnych regionów Ukrainy. Tak pracujemy, tak działamy i się staramy i liczymy na zwycięstwo. I teraz, raz w tygodniu, w każdym magazynie mówimy o sytuacji w kraju. I tak jak wszyscy, głęboko wierzymy, że wspólnie będziemy świętować zwycięstwo. Po rosyjskiej napaści Polska jako pierwsza wyciągnęła pomocną dłoń do Ukrainy. Szczególną opieką objęto rodaków mieszkających w zaatakowanym kraju. Ale ruszyła nie tylko pomoc humanitarna. Nauczyciele polskich szkół w trudnych warunkach wojennych uczyli dzieci języka polskiego, historii, kultury. Dla pedagogów, uczniów i ich rodzin polski rząd przygotował też specjalne świąteczne paczki. 1200 paczek z pomocą z Polski trafiło do dzieci i pedagogów w szkołach z polskim językiem nauczania na Ukrainie. Otrzymali je uczniowie i nauczyciele liceów nr 10 i 24 we Lwowie oraz szkół w Mościskach, Strzelczyskach, Łanowicach, a także w Grudku na Podolu. Mi jest bardzo miło, że są takie paczki, które są przydane. To jest bardzo ważne dla mojej rodziny i bardzo dziękujemy za to wspieranie. Polskie szkoły we Lwowie to placówki z tradycjami. Uczą się w nich kolejne pokolenia miejscowych Polaków. Jestem jako absolwentka szkoły właśnie i uczy się moja córeczka w 4A klasie. No i bardzo serdecznie chcemy podziękować za pomoc spożywczą. Naprawdę w tej sytuacji, co się teraz tworzy u nas na Ukrainie, no to jest wielkie dla każdej rodziny taka pomoc. Uczy się w tej szkole 2 moich dzieci. Wiadomo, w związku z wojną, no to każdemu jest teraz bardzo ciężko i naprawdę bardzo taka pomoc nas ratuje. Polskimi placówkami oświatowymi na całej Ukrainie opiekuje się Fundacja Wolność i Demokracja. Oprócz książek i podręczników dla uczniów i nauczycieli, organizacja dba też, aby w pomieszczeniach szkół było bezpiecznie. Ten rok był szczególnie trudny dla nas wszystkich i dla szkoły również. Odczuliśmy i nauczanie zdalne, przesiedleńców, ale jednak pracujemy. Bardzo dużo robi dla nas Wolność i Demokracja. My dziękujemy za dary świąteczne, które dostaliśmy i dziękujemy bardzo i dla Senatu, i dla Kabinetu Ministrów za możliwość realizacji projektu inwestycyjnego. My mamy teraz nowy, dobry dach. I nie będzie zaciekało. Zrobimy wewnątrz remonty. Będzie sucha, wygodna, dobra szkoła i nawet w czasie wojny potrafimy coś takiego. Wsparcie polskich szkół jest możliwe dzięki projektowi Fundacji Wolność i Demokracja, pomoc rodakom w obliczu wojny na Ukrainie przy finansowym udziale Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. W czasie wojny wsparcie z Polski dociera praktycznie do wszystkich mieszkańców Ukrainy. W Użgorodzie na Zakarpaciu w miejscowej jednostce Straży Pożarnej otwarto wyposażony przez polski rząd pokój dla dzieci, aby najmłodsi wiedzieli, jak zapobiegać pożarom i jak na nie reagować. Uczniowie miejscowych szkół oraz dzieci, których rodzice są strażakami, jako pierwsi sprawdzili swoją wiedzę w unikalnej w skali Ukrainy interaktywnej sali bezpieczeństwa edukacyjnego. Mnie dużo podoba się. Bardzo mi się to spodobało. Uczą nas, jak ratować ludzi. Jeśli zacznie się pożar w kuchni, to wiem, że trzeba wezwać straż pożarną. Oni przyjadą i go ugaszą. Zachodnie nauczyli się, jak nazywać. Dziś dowiedziałam się, kim są biochemicy i nurkowie. Teraz wiem, że oni też mogą ratować ludzi. Dlatego chcę zostać strażakiem, jak mój tata. Ale osnowne prawo. Sala edukacyjna Ognik jest dostępna dla dzieci w różnym wieku, od 3 do 15 lat.
Każda dziecko może spróbować odjąć maskę. Każde dziecko może spróbować założyć maskę, podtrzymać wąż straszacki lub przemierzyć płetwy nurka. Są również interaktywne tablice magnetyczne, gdzie można przemierzyć straszackie ubranie i mundury. Dla dzieci jest to bardzo interesujące. Na początku traktują to jak zabawę, ale jednocześnie się uczą. Ja думаю, що це потрібно, дуже потрібно. Takie miejsce jest potrzebne, zwłaszcza teraz w czasie wojny. W nerwach nawet dorośli często nie wiedzą, jak reagować, a tym bardziej dzieci. Nasze dzieci są przerażone tym, co dzieje się na Ukrainie. Dzięki takiej sali dzieci rozwijają się, uczą się reakcji, nabierają pewności siebie. Projekt Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci Ognik w Użhorodzie został zrealizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie i Państwową Służbę do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim. W ramach programu Polska Pomoc Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przekazało na ten cel prawie 26 tysięcy euro. Dzieci poprzez zabawę mogą uczyć się właściwych, bezpiecznych zachowań. One tutaj mogą dowiedzieć się, jak niebezpieczny jest ogień ogólnie, jakie sprzęty w domu mogą wywoływać niebezpieczne sytuacje, jak można eliminować zagrożenie, a to wszystko poprzez zabawę i w takim wnętrzu, które jest tak miłe i tak przyjazne, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały tutaj przyjść i nie raz. Ukraina korzysta z polskiego doświadczenia w różnych dziedzinach. Współpraca straży pożarnych jest jedną z nich. Na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, w pierwszych tygodniach wojny, otrzymaliśmy z Polski wozy strażackie, przeciwpożarowy sprzęt techniczny. Nie mogę teraz podać konkretnej kwoty, ale są to miliony hrywien. Pierwszym bratnim narodem, który nam realnie pomógł, byli Polacy i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Już następnego dnia po otwarciu sali Ognik zgłosiło się wielu dyrektorów okolicznych szkół, którzy chcą, by ich uczniowie odwiedzili nowy obiekt. Jeszcze tylko do 9 stycznia można złożyć wniosek, by wziąć udział w konkursie Polonia i Polacy za granicą, organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które wspierają naszych rodaków na całym świecie. Od pierwszych dni wojny Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, stało się ośrodkiem pomocy humanitarnej płynącej z Polski oraz innych państw Europy, a pomieszczenia organizacji są magazynem dla paczek z pomocą, które następnie trafiają do najbardziej potrzebujących. Dużo środków zostało przeznaczone na działalność charytatywną i wspieranie społeczności polskiej na Ukrainie. My również z tego programu wspierającego skorzystaliśmy i ponad 400 osób polskiego pochodzenia otrzymało wsparcie od rządu polskiego. W trudnej wojennej rzeczywistości centrum nadal prowadzi też działalność kulturalną i medialną. Wolontariusze organizują m.in. Forum Młodych Polaków, Dni Kultury Polskiej oraz realizują audycje radiowe. Mimo trwającej na Ukrainie wojny oraz trudnych warunków pracy, dzięki środkom przyznawanym za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym roku centrum udało się utrzymać swoją działalność statutową, jak również realizować szereg innych projektów, w tym promocja kultury czy języka polskiego. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji Dom Polski w Samborze działa jako ogromny sztab pomocy humanitarnej. Docierają tu również dary z Polski, które później są przekazywane żołnierzom, uchodźcom i mieszkańcom ostrzeliwanych miejscowości. Wysyłaliśmy na wschód Ukrainy, gdzie też ludzie jeszcze zostali, do Charkowa, do Basztanki, do Bachmuta, gdzie tylko była możliwość, gdzie był transport, gdzie ktoś się zgłaszał, że jedzie, że może zabrać tam coś, dawaliśmy. Wysyłaliśmy też do szpitali wojskowych, gdzie kto do nas się zwracał o jakąkolwiek pomoc, a mogliśmy pomóc, to pomagaliśmy. Zarówno Dom Polski w Samborze, jak również Centrum Kultury w Iwano-Frankiwsku już złożyły wnioski o dofinansowanie projektów na ten rok. Dzięki wsparciu polskiego rządu będą mogli dalej wspierać potrzebujących w czasie wojny oraz rozwijać lokalne inicjatywy. Polska i Ukraina razem! Wnioski o wsparcie można składać w 6 polonijnych kategoriach: rozwijanie struktur organizacji, media, wydarzenia, budowanie dobrego wizerunku Polski, wsparcie dla uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę i pomoc charytatywna. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Ukraina ciągle walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.